To też nie jest pierwsza konferencja, tylko to jest cykl konferencji, które cały czas pomagają uczom i jest to możliwość na poziomie już potem kuluarowym rozmawiania z potencjalnymi inwestorami. Potencjał, który tutaj jest do wykorzystania, czyli jakby odbudowywania przemysłu stoczniowego, który może być wykorzystywany do budowania chociażby jednostek, które w offshore mogą pomóc. Jesteśmy w tej chwili trzecim portem w Polsce, no ale i znaczącym. Z perspektywą rozbudowy przy gazoporcie o port kontenerowy, no to są te aspekty, które w każdej chwili, w momencie biznesowego zainteresowania mogą być wykorzystywane. Ja myślę, że jednym z kół zamachowych na pewno dla gospodarki morskiej, ale znaczącym, patrząc nawet przyszłościowo, chociażby nawet aspekt pogłębiania toru Szczecin-Świnoujście i wykorzystywania tego urobku do tworzenia na Zalewie Szczecińskim wysp czy wyspy, tak, bo to jest ustalane. To są wszystko aspekty takie, które w formie później biznesowej mogą być wykorzystywane, więc to jest ten potencjał. No jesteśmy miastem nadmorskim, bo jesteśmy miastem nadmorskim i to jest siła Szczecina i to, że gospodarka morska, ta szeroko pojęta gospodarka morska nie została całkowicie zlikwidowana, to jest też ta szansa.